No. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym magu, ale nie ma to zbyt dużego znaczenia, dlatego że dzisiaj będziemy się skupiać na tym, jak przygotować się do legendarnego lochu. Pytałem was wczoraj, czy chcecie taki odcinek, dużo osób właśnie napisało, że tak, dużo było tam łapek w górę pod tymi komentarzami, więc stwierdziłem, że nagramy coś takiego. No i muszę tutaj na wstępie zaznaczyć, że raczej będą to takie podstawowe informacje, które być może duża część z was już wie, ale myślę, że ten film jest bardziej skierowany do osób, które jeszcze nigdy tego lochu nie przechodziły, które są nowymi graczami albo nie grały w tamtym okresie, kiedy właśnie był ten loch, ale może jednak mimo wszystko ktoś na tym skorzysta, ktoś nawet już grał ten loch i wie, jak on działa, więc mimo wszystko możecie oglądać do końca. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę i subika z dzwoneczkiem, będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie wbijać na Twitcha, na Discorda, linki są przy piątym komentarzu oraz opisie i jeżeli ktoś jeszcze nie gra w Shakesa, to może sobie kliknąć w link również w opisie. Pierwszy tak naprawdę mój reflink, który jakoś tam mi powiedzmy pomaga, chociaż mimo wszystko to jest tylko i wyłącznie do statystyk, ile osób jest ode mnie i do tej gry sobie dołącza, zaczyna w nią grać. Dobra, myślę, że powolutku możemy zaczynać. Na wstępie jeszcze warto zaznaczyć, że nie będzie tutaj żadnych taktyk, jak ten loch przechodzić, ani nic takiego, z prostego powodu. Każda edycja tego lochu, a mieliśmy już ich naprawdę dużo, każda edycja tego lochu jest inna, w każdej się zmieniają jakieś mechaniki, oni coś balansują, poprawiają, zmieniają, usuwają, dodają i tak dalej, więc no ciężko jako taką taktykę opracować, zwłaszcza, że teraz ma być ten loch jakoś bardziej zbalansowany pod graczy, z tego co słyszałem ma być bardziej początek taki, taki przyjazny graczom, o może w ten sposób, chciałem powiedzieć po angielsku, no ale niech będzie, że po polsku, czyli po prostu mniej podobno na początku ma być jakiś pułapek i czegoś takiego, żeby nie było tak, że zaczynacie przechodzić ten loch i po trzech komnatach już padacie, bo na przykład trafiliście na sobie pułapki i inne trucizny i tak dalej, więc no teraz niby ten balans tego lochu zmieniają. Jak to będzie wszystko działało, to oczywiście wam nagram, nie wiem czy od razu w piątek, raczej nie, bo już jestem na 99% pewny, że mnie nie będzie wtedy w domu, więc myślę, że w sobotę dla was nagram właśnie jakieś pierwsze wrażenia z tego lochu, zobaczymy jak to się przechodzi, może kilka razy przejdę, żeby było wiadomo jakie różne pomieszczenia są, czy coś zmienili, czy dodali, ale jeżeli chcecie w ogóle powiedzieć, na czym ten loch polega, jak on w ogóle działa, o co w nim chodzi, to polecam pierwszy link w przypiętym komentarzu, to jest mój film, film z listopada tego roku, gdzie był halloweenowy loch, właśnie legendarny i tak naprawdę no myślę, że generalnie mechanika i to wszystko pozostaną takie samo. Myślę, że niektóre drzwi, pułapki również będą te same, więc już możecie sobie obejrzeć tamten film i zerknąć po prostu o co z tym legendarnym lochem tak mniej więcej chodzi. No nie, tak jak mówię, no na pewno się zmienią jakieś mechaniki, ale generalnie zarys już będziecie widzieć, jak ten loch działa. Także polecam sobie do tamtego filmu zerknąć i może sami już obmyślicie taktykę, jak chcielibyście to robić. No i przechodzić w sensie. No i dobra, myślę, że możemy powolutku zaczynać. Ja tu mam taką ściągę małą w notatniku po lewej stronie, więc będę sobie z niej korzystał, takie mam skróty myślowe. No i po pierwsze tak, loch legendarny jest tutaj w prawym dolnym rogu, można w niego wchodzić, jak widzicie póki co jest under construction, dzisiaj ja to nagrałem dość wcześnie, być może jak wy to oglądacie to już jest aktualizacja i po tej aktualizacji tutaj na pewno pojawi się odliczanie do tego lochu. Loch, który będzie w ten piątek, będzie startował o godzinie 16, to też jest różnie, czasem startowały o północy z czwartku na piątek, czasem w piątek o 18, no a teraz akurat do 16, więc tutaj będziecie mieli po dzisiejszej aktualizacji właśnie under construction, zamiast tego to po prostu już odliczanie. I teraz od razu zaznaczam, że do lochu można wejść od 50 poziomu, więc jeżeli jeszcze nie macie takiego levela, no to wydaje mi się, że
No, nawet na free to play obecnie 50 level to się wbija bardzo szybko, no ale żebyście mieli tą świadomość, bo wiem, że dużo osób pisze, a dlaczego nie mogę wejść, bo mam 30 level albo coś takiego, więc tutaj wychodzę naprzeciw tym komentarzom, no i od 50 levela można do tego lochu wejść. To nie jest tak, jak mówię, jakoś nie wiadomo co, nawet free to play się to wbija dosłownie kilka dni maksymalnie, więc no na spokojnie, no nie? No i jeszcze taka ważna informacja, bo dużo osób właśnie jak już ten loch otworzą, jak już jest ten hype wielki i to wszystko się zaczyna, to też mi spamują komentarzami, dlaczego ja nie mam tego lochu, dlaczego nie mogę wejść. Bardzo możliwe, że na przykład jeżeli gracie na telefonie, to nie zrobiliście aktualizacji. Tak jak mówię, aktualizacja wyjdzie dzisiaj, czyli w środę, i od razu na Steamie wam się pewnie samo zaktualizuje, jak to zawsze zwyczaj, chyba że macie to wyłączone, no ale na telefonie jakiś iOS, Android czy coś, możecie, musicie to zrobić ręcznie, więc po prostu to zróbcie i wtedy jak już tu, jak wam się pojawi odliczanie, to znaczy, że wszystko jest ok, już jesteście gotowi do tego lochu, macie wszystko zaktualizowane i wszystko jest ok. 50 level, no i w piątek o 16 obecny loch, ten, o którym teraz mówię, startuje. Kolejna sprawa to co powiedziałem, czyli ten start film, głównie, tak jak mówię, najlepiej ten z listopada, który podlinkowałem w przypiętym komentarzu. Tam będziecie widzieli, jak ten loch wygląda, jak się go przechodzi, jaki jest generalnie zarys, o co w tym chodzi, jeżeli ktoś totalnie nie wie, więc polecam tam sobie zajrzeć. Tam już jest czysto gameplayowo to pokazane, a nie teoretycznie, tak jak w tym filmie. Kolejna sprawa to są statystyki. W tym lochu nie ma znaczenia, jaką jesteśmy klasą postaci, czy gramy magiem, czy berserkiem, czy czymkolwiek innym, i nie mają znaczenia nasze statystyki. Potwory w lochu biją nam procentowe obrażenia i tak samo my bijemy również procentowo, więc generalnie, no tak jak mówię, i na 50 levelu i na 400 levelu będzie to działało dokładnie tak samo, dokładnie ten sam procent HP będą nam potwory zabierać, my im, więc tutaj nie ma znaczenia. Ale jedna ważna sprawa: dobrze jest sobie ogarnąć runy na ulepszoną jakość przedmiotu. Ja mam gdzieś tutaj tą runę, tylko poczekajcie, gdzie ona była. A, tutaj, w klacie. Ulepszona jakość przedmiotu. Maksymalnie można mieć plus 5, więc polecam tyle sobie ogarnąć. Jeżeli nie macie w jednym itemku, to możecie w kilku i po prostu założyć te itemki na czas przechodzenia tego lochu, bo to jest jedyna runa tak naprawdę, która działa w tym lochu, więc... No, będą wam dużo leci bardzo z legendarnego lochu itemków epickich, no i na sam koniec macie ten item legendarny, do którego zaraz przejdę. I to wszystko na te itemki właśnie epickie i ten legendarny działa ta ulepszona jakość przedmiotu, więc ważne, żebyście po prostu sobie ją założyli podczas przechodzenia tego lochu i przyszykowali generalnie tą runę. No, macie 2 dni, może tam wam wyleciało w sklepie albo coś, zostawić sobie w ekwipunku i ją trzymać. No, jeżeli na przykład macie ulepszoną jakość plus 2 tylko, no to musicie 3 itemki po 2, tak jak mówię, maksymalnie jest 5, no ale wtedy macie 2, 4, 6, no i po prostu te 3 itemki sobie ubierać na czas przechodzenia tego lochu, bo będą wam dropić lepsze epiki, lepsza legendarka na koniec wam dropnie, więc to jest istotne. Ale jeżeli chodzi o inne jakieś itemki, statystyki czy to wszystko, to nie ma totalnie znaczenia, jest to obliczane, tak jak mówię, procentowo. Więc jakby, no tak to generalnie wygląda. No i teraz kolejna sprawa. Jeżeli wejdziecie do lochu i jeżeli przegracie, to macie 2 opcje. Albo odrodzić się za grzyby, gdzie to kosztuje chyba 20% HP kosztuje 20 grzybów, albo 100% HP kosztuje 48 grzybów. No wiadomo, bardziej się opłaca to 100%. Była fajna taktyka na odrodzanie po 20, ale niestety ją znerfili, więc wiadomo, bardziej się opłaca za te 100%, no i grzybiarze się właśnie tak odradzają. Teraz może jakąś nową taktykę ktoś wykombinuje, nie wiem, no ale tą wcześniejszą, która była z nerfili niestety. No ale jeżeli nie chcecie oczywiście za grzyby wchodzić, bo jesteście graczem free to play albo eko, no to regenerujecie 4,17% HP co godzinę. Więc to tam wychodzi jakoś mniej więcej, że po pełnej dobie macie od nowa 100% HP. Więc no tak jak mówię, to akurat różnie z tym bywa, to jest taka, myślę, że istotna informacja, no ale lepiej zazwyczaj wchodzić ze 100% HP. Z tego co pamiętam, ostatni boss, czyli ten, który już wam daje legendarkę, zawiera wam, może wam zabrać około 60, maksymalnie chyba 5% HP, więc na przykład jak wam zależy na czasie, to jak już wam się odrodzi do tych 65, to możecie do niego wbijać, ubijać go i dopiero i od nowa sobie to HP regenerować na kolejne przejście, żeby to jakby przyspieszyć troszkę, bo więcej procent wam po prostu nie potrzeba, ale to w sumie jak zregenerujecie do 100% i wejdziecie, to on i tak wam zabierze, tak jak mówię, no maksymalnie 65, także no to
akurat w sumie nie ma znaczenia, to nieistotne, no ale tak jak mówię, no regenerujecie 4,17% HP co godzinkę, więc tak to działa. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, co tak czysto teoretycznie, jeszcze i klaser, jeżeli chodzi o te itemy legendarne, zaraz do tego przejdę, bo tu mam jeszcze taki podpunkt, no to tyle. Ciężko jest o tym opowiadać tak teoretycznie, lepiej to wygląda w praktyce, więc tak jak mówię, dobrze, żebyście sobie weszli po prostu do tego, na ten film, który wam tam w przypiętym komentarzu podlinkowałem, no i tam będziecie widzieli, jak ta gra się rozgrywa w praktyce, jak ta rozgrywka wygląda. No i teraz itemki legendarne, to co myślę, że również was ciekawi, do itemków legendarnych, jak widzicie, jest tutaj osobna zakładka, no tu jest W50, więc ja póki co miałem tylko jeden legendarny loch i tak wcale dużo tych itemów nie zdobyłem, ale nawet się jakoś bardzo nie napinałem, no bo skoro będą się te itemy powtarzać cyklicznie, to prędzej czy później wszystko się zdobędzie. I teraz tak, ważna sprawa, item legendarny do klasera można zdobyć tylko po pokonaniu ostatniego piętra, czyli tego bossa, setne piętro to jest. Gdy pokonacie kogoś z itemem legendarnym, to nie wpada wam to do klasera, bo wiem, że dużo osób o to pyta, to by było za proste, no i tak jak mówię, no tak się nie da. Tylko ten klaser możecie uzupełnić właśnie po przejściu tego legendarnego lochu i wtedy jak wam wydropi jakiś itemek legendarny, to go dostajecie do klasera. Oczywiście nie liczą się te itemki do procentów klasera, czyli jak tutaj macie, jak widzicie, 2210 rzeczy, no to te itemy legendarne się do tego nie wliczają, no bo to już by było strasznie dziwne, żebyście tracili expa, bo nie robicie legendarnego lochu nie wiadomo ile razy, ale za to legendarne itemy wpływają na szansę wydobywania legendarnych gemów tutaj w kopalni klejnotów. Więc jeżeli im macie więcej tych legendarnych itemów w klaserze, tym większa szansa, że ten legendarny kamyk wam poleci. Legendarne kamyki, jak pewnie wiecie, dają wam główną statystykę, no i HP. Więc tak to wygląda, tak jak mówię, do tego są potrzebne te itemy legendarne i jeszcze oprócz tego item legendarny jest lepszy od epika. Jak epik wam daje na przykład 100 statystyk, 3 podstawowych, to itemek legendarny daje wam tam powiedzmy 130 albo coś takiego. Nie pamiętam dokładnie jaki jest ten przelicznik, ale po prostu są lepsze. Chyba są traktowane tak, jakbyśmy mieli tutaj 10 aury więcej w toalecie albo 5, no coś takiego. Tego dokładnie akurat nie pamiętam, ale po prostu są lepsze pod względem statystyk, więc no też dlatego warto się w nie ubrać. No i powiem wam, że na takim późniejszym levelu, jak tutaj myślę, że tak 430, 40 już, no to nawet nie używacie za bardzo weekendów epickich do przebierania, ewentualnie jakąś tam broń czy coś, no i wiadomo, do kibla itemy zrobić zapas, no ale na takim wysokim levelu 420, 30, 40 i w górę, to po prostu się przebieracie od legendarnego lochu do legendarnego, przynajmniej grzybiarze oczywiście, no bo itemów epickich nie ma totalnie co brać pod uwagę, bo i tak są słabsze, bo ten level już tak szybko się nie wbija. No i chyba tyle, powiem wam, że chyba tyle z takich ciekawostek, czyli z tego, co wam faktycznie mogłem przekazać, tyle miałem podpunktów zapisanych, to tak czysto teoretycznie. Jeżeli macie oczywiście jeszcze jakieś pytania, to piszcie je w komentarzach, ja będę się starał tam na wszystko odpowiadać, jak to mniej więcej wygląda. Myślę, czy coś jeszcze wam mógłbym tutaj przekazać, bo no nie widzę, szczerze mówiąc. No, jeżeli chodzi o itemki, z tego co ta zmiana, która wczoraj była, że tam jakieś dwa itemy zmienili, to się okazało, że zmienili tutaj ten łuk i tą różdżkę. Z tego co wiem, były tam jakieś kwestie sporne, jeżeli chodzi o tam prawo autorskie i tak dalej. No i po prostu zmienili, to wam mogę przekazać w sumie na wojowniku, bo tu mam wszystko. Po prostu to zmienili i wygląda to tak, że ten łuk będzie inny i ta różdżka będzie inna. W zasadzie to nawet mam te screeny, w sensie gdzieś to tu jest, więc wam mogę pokazać, to się w sumie nie przygotowałem za bardzo, ale to już tak w ramach ciekawostki i zaraz wam może jeszcze znajdę, jak wygląda, jeżeli chodzi o procentowo, jak te bossy zabierają procentowo HP, bo to może was jeszcze ciekawić. Tak jak mówię, no tak teoretycznie to ciężko, jeżeli ktoś w ogóle nie wie, jak wygląda ten loch, to ciężko generalnie jakby ogarnąć, o co chodzi, no ale mimo wszystko wydaje mi się, że i tak wam to znajdę, tylko poczekajcie, bo jeżeli chodzi o łuk, to już znalazłem, to wam mogę zaraz pokazać, tylko czekajcie sekundkę, tutaj zmienimy, pyk, pyk, tutaj sobie ustawimy, żeby to mi wleciało, pyk, no i zobaczmy, ok, to już jest dobry obrazek, cyk, no i dobra, tak będzie wyglądał teraz ten łuk.
czyli zresztą no, widzicie, że nawet nazwa tego lochu jest Władca w Odzieniu, więc tak będzie wyglądał ten łuk, nie ten, co jest po lewej stronie w klaserze u mnie, tylko po prostu ten, który jest tutaj na tej postaci, którą wy widzicie. No i jeżeli chodzi o różdżkę, to będzie wyglądała w sposób następujący. O, od razu się zmieniło nawet, zobaczcie, różdżka taka. Powiem wam szczerze, że ładne te itemki, kto chce to sobie może cofnąć, już nie będę tego zmieniał. Powiem wam, że ładne w porównaniu do tego, co jest obecnie, to fajne, ale dlaczego nie zmienili tej broni wojownika? No kurde, no moja ulubiona klasa wojownik, ta broń, powiem wam, wojownika jest tragiczna, szczerze mówiąc, no w ogóle mi się nie podoba tutaj, no a jedyną ją zostawili, a ten łuk, no łuk i różdżka też takie no dość słabe i powiem wam, że tak jak mówię, no te zobaczcie sami, że wyglądają o wiele ładniej, no a tutaj jeżeli chodzi o broń wojownika, to zostaje taki mieczyk, nie? Połamany. No szkoda, bo różdżka naprawdę ładna, łuk też mi się podoba, no ale może prędzej czy później zmienią. Ale to też dziwne, nie? Że nagle mogą zmienić wygląd itemku. Komuś się na przykład może ta różdżka totalnie nie podobać nowa, ta stara mu się podobała, no i nie będzie mógł jej używać, mimo że ją zdobył, bo ją po prostu zmieniają. To też taka śmieszna sytuacja. No ale dobra, tak jak mówię, mi się akurat te dwie rzeczy bardzo, ale to bardzo podobają. Szkoda, że broń wojownika zmieniona nie została, ale na Magusiu sobie chętnie tą różdżkę nową przytulę. No i teraz jeżeli chodzi o procentowe, jak to wygląda z tymi bossami, to wam mogę pokazać. Okej, no i teraz tak, jeżeli chodzi, to wam jeszcze powiem na sam koniec, procentowo jak zabierają wam HP, to sobie możecie w miarę zwizualizować. Jeżeli chodzi o bossów, to piętro 25, bo to wygląda tak, jak tam pewnie obejrzycie tamten film, to będziecie wiedzieć, że co 25 pięter mamy bossa. 25 piętro, 50, 75 i setne to jest ten główny boss, za którego pokonanie dostaniecie legendarny item. No i teraz tak, jeżeli chodzi o bossa 25, to zabiera on od 11,75% do 19,97%. Jest to średnio 15,96%. Jeżeli chodzi o piętro 50 i 75, to oni zabierają tyle samo procent i jest to od 16,88% HP do 25,89% HP, średnio 21,22%. No i setne piętro, czyli ten główny boss ostatni, od 30,87% do 51,48%, średnio 41,86%. Jest to informacja z tawerny, czyli z tego po części oficjalnego Discorda Shakesa, czyli ja nawet tutaj się pomyliłem, bo ja tam wam mówiłem, że około 65% on zabiera, no a zabiera mniej, czyli lepiej mieć no te 50, lepiej mieć więcej niż ten górny rozstrzał, nie? Czyli jak tutaj mamy setny pokój 51,48, to lepiej mieć te 52% HP, żeby się nie przejechać i nie musieć znowu czekać, bo to jest no tragedia. No i jeszcze jeżeli chodzi o potworów, bo potwory też zabierają, im dalej jesteśmy, tym więcej. Potwory między piętrem pierwszym a 24 zabierają od 9,98% do 15,90%, średnio 12,80%. Jeżeli chodzi o potwory od 26 do 74 piętra, od 13,18% do 21,35%, średnio 16,96%, no i od 76 do 99 piętra, oczywiście tam z wyłączeniem tych bossów, to jakby myślę, że rozumiecie, o co chodzi, bo wiadomo, no 75 to jest boss, no i od 76 do 99, od 15,73% do 27,27%, średnio 21,39%. Tego wydaje mi się, że nie zmienią, wydaje mi się, że te bossy będą tyle samo biły, bo raczej tam jeżeli chodzi o balans, to było właśnie ilość występowania tych takich pokoi, jakichś tam, które przeszkadzają, jakieś tam te czary, te runy coś tam mieli balansować, bo są też runy, które weszły w ostatnim legendarnym lochu, ale to już ogarniecie sobie, jak obejrzycie ten mój film, w którym pokazuję, jak to wygląda. No i tyle, chyba wszystko wam pokazałem, co wam miałem pokazać. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu tego kciuka w górę, jeżeli jakieś informacje były przydatne. Dajcie znać, jak planujecie przechodzić loszek, czy free to play, czy eko, czy może grzybicie i będziecie szukać full setu, bo jestem ciekaw, jak to wygląda. I chyba wszystko. Także dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Zostawiajcie subika z dzwonem, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha i łapkę w górę koniecznie pamiętajcie, żeby ją zostawić. Dziękuję raz jeszcze za oglądanie, za uwagę. Trzymajcie się i cześć.